Piłka nożna niszczy mózg. Brzmi to jak dziwny żart nawiązujący do poziomu naszej reprezentacji. Rzeczywistość jednak jest o wiele bardziej mroczna. Choć dla wielu jest to temat niewygodny i w ciszy zamiatany pod dywan, nie wolno nam dłużej nie zauważać dowodów na to, jak piłka nożna, a w szczególności jeden z jej elementów, mianowicie gra głową, dzień po dniu, trening po treningu i mecz po meczu nieodwracalnie uszkadza mózg, w krótkiej perspektywie czasu upośledzając pamięć, koncentrację i ocenę sytuacji, zaś w dłuższej wielokrotnie zwiększając ryzyko przedwczesnej śmierci w wyniku straszliwych chorób układu nerwowego. Oczywistym następstwem regularnie i wielokrotnie powtarzanego uderzania głową twardej, blisko półkilogramowej piłki lecącej nierzadko z prędkością rozpędzonego samochodu są tak zwane mikrowstrząsy mózgu, które obrazowo można porównać do potrząsania słoikiem z wodą i zanurzoną w niej galaretką. Przygotowałem wam kozacki rekwizyt naukowy. Słoik imituje tu naszą czaszkę, woda zastępuje płyn mózgowo-rdzeniowy i opony mózgowe, a galaretka to właśnie mózg, zdecydowanie najważniejszy i niezwykle delikatny organ naszego ciała. Może to prowadzić do niebezpiecznych pęknięć w przewodach nerwowych, zniszczenia komórek mózgowych oraz do powstawania krwiaków wewnątrzczaszkowych, tworząc z upływem czasu autostradę w kierunku takiego horroru jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, epilepsja czy stwardnienie zanikowe boczne. Przyszło wam do głowy skojarzenie z zaburzeniami, jakie dotykają zawodników sztuk walki na czele z pięściarzami? Oczywiście nie jest to skojarzenie przypadkowe. Sir, could you please tell me what was the ever best game for you, sir? Can you help? What's the best game? What was the best game? Joe Frazier. Jeżeli z takim spustoszeniem w mózgu mamy do czynienia w przypadku osób dorosłych, to zastanówcie się, jakie skutki częstego uderzenia piłki głową grożą dzieciom i młodzieży, mając na uwadze to, że liczne układy w ich organizmach są nadal w fazie rozwoju. Alarmowane przez wybitnych specjalistów z zakresu neurologii i psychiatrii federacje piłkarskie coraz większej ilości krajów, analizujące jednocześnie statystyki przyczyn zgonów wśród byłych piłkarzy, już dawno zauważyły ten problem. Na Wyspach Brytyjskich, będących kolebką futbolu, trenowanie gry głową jest zabronione wśród najmłodszych, a wśród młodzieży i dorosłych ten element treningu podlega pewnym restrykcjom. W Stanach Zjednoczonych, na podstawie orzeczenia sądu, dzieci nie mogą grać głową ani podczas treningu, ani w trakcie meczu. A w Polsce jest jak? Wiadomo, srak, ograniczeń brak. Rzecz jasna, nie chcę nikogo odwodzić od uprawiania tego pięknego sportu, tym bardziej w czasach, w których połowa Polaków mogłaby bez żadnego wstydu zastąpić naszych potykających się o własne nogi reprezentantów. Chcę, byście po prostu znali ryzyko i uzbrojeni w wiedzę podchodzili do wszystkiego... no z głową! Zapraszam do pogłówkowania w komentarzach.